Hej, czy witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Prison Architect. Kontynuujemy naszą przygodę, jesteśmy w grze, drugi poziom, drugi etap Palermo się nazywa. Jest i dyrektor, więc będziemy dalej przychodzić sobie, tak jak mówiłem, na każdy odcinek będziemy przychodzić sobie jedną kampanię, czyli wyjdzie z tego 5 odcinków i potem bawimy się już naszym więzieniem. Więc na początku te odcinki mogą być troszkę dłuższe, potem mogą się troszkę skrócić. Ale przejdźmy do rzeczy. Dyrektor, w jednym z naszych innych obiektów wybuchł kryzys. Ktoś podpalił kuchnię więzienną, priorytetem jest ugasić pożar, zapobiec ofiarom i uniknąć dalszych szkód. Użyj przycisku służb ratowniczych na pasku narzędzi, aby wezwać straż pożarną. Opanuj pożar, zanim spłonie całe więzienie. Więc tak, jeszcze mamy język polski, wezwiemy tutaj sobie obydwa składy, zastępy, czy jakby tutaj nazwać, weźmiemy ich sobie tutaj, niech przyjeżdżają i niech polewają wodą. A ja wypowiem się troszkę na temat języka polskiego. Było sporo waszych opinii na temat języka polskiego, że żebym wgrał, że nie muszę wgrywać, bo tu nie jest zbytnio to potrzebne. Ja zawsze grałem w języku angielskim, bo nie jest to na tyle rozwinięta gra, żebym potrzebował języka, powiedzmy, polskiego, żeby tu musiało być jakieś nie wiadomo jakie wielkie tłumaczenie. Ale na pewno jakoś tam to ułatwi nam całą sprawę. Dlaczego ułatwi nam to sprawę? Dlatego, że jak ktoś określił bardzo ładnie i bardzo się cieszę z tego względu, bo zawsze mnie cieszy, kiedy komentujecie filmy, również możecie napisać, co sądzicie teraz, powiedzmy, na ten temat, jeśli chodzi o to spolszczenie, czy to jest dobre, czy to jest złe, dalej możecie komentować śmiało, ale jeśli chodzi ogólnie o sprawy związane ze spolszczeniem, zrobiłem dlatego, że ktoś wypowiedział się, że... Aha, tutaj będzie coś, jeszcze jakiś ocalały, zaraz sobie do tego przejdziemy. Że jest dużo tekstów do tłumaczenia w kampanii, dlatego lepiej zrobić coś takiego, niżeli tłumaczyć to wszystko, gdzie będzie tego dużo, 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 dużo i tylko doda mi to po prostu więcej roboty. Boże, wśród gruzów jest ocalały. Wow, nawet go tak zrobili rzeczywiście, że mam przypaloną trochę twarz, trochę bark. Jezusie, toż to Don Palermo, ze wszystkich więźniów musiał trafić akurat na szefa mafii. O, widzę, że dosyć, o, że jest nieprzytomny. Nie ucieszy go zapewne wiadomość, że z powodu cięć budżetowych zwolniliśmy wszystkich lekarzy. Takie, a nie mamy pieniędzy, co robimy? Zwalniamy lekarzy, czemu nie? Dobra nowina jest taka, że ambulatorium wciąż nadaje się do użytku, wystarczy zatrudnić kilku lekarzy, opatrzą Dona Palermo, podczas my zajmiemy się tym bałaganem. No rozumiem, że tam chcą mi, powiedzmy, troszeczkę pomóc, tłumaczyć, ale no... Zwalnianie lekarzy nie jest niczym mądrym, tak? Trzeba przywrócić to miejsce do porządku. Użyj narzędzia buldożera, aby wyburzyć ruiny stołówki i kuchni. Musisz usunąć wszelki gruz. Dobrze, więc zaraz to zrobimy. Jeszcze trzeba będzie... A, jeszcze musimy wyznaczyć strefę odpadów przy drodze. Nasi przeracownicy będą odkładać tam odpady. Strażacy robią już swoje, co do nich należy. Możesz odesłać ich do domu. Dobra. Dodałem informacje na temat każdego z celów do listy zadań. Bardzo się cieszę. W razie niepewności możesz w dowolnym momencie podświetlić cel, aby wyświetlić dodatkowe instrukcje. Nie ma problemu, więc tak, możemy ich wysłać z powrotem już do domku. Teraz tak, musimy zrobić pokój, jeśli chodzi o odpady. Zrobimy sobie tutaj taką ładną strefę na odpady. Następnie użyjemy sobie buldożera i to powinno pójść sobie, jeśli zrobię to tak. Tak jest. Więc to wszystko pójdzie. Jeszcze bym chętnie sobie personel właśnie. Gdzie jest... Chwila, czy to nie było tak, że mogłem... Gdzie jest jakieś dormitory? Muszę sobie znaleźć. Gdzie jest odpady, biuro, gabinet. Tu jest gabinet, okej. Czyli tu muszę lekarzy sobie machnąć. Weźmiemy sobie z 5-6 lekarzy, niech sobie tu łazi śmiało. Na razie tu nikogo nie ma. A, oni już tu go niosą, niech będzie. I weźmiemy sobie trochę więcej pracowników. Czy on go tam położy, czy co? Dobra, zbijemy ich sobie tak do setki, żeby tu na spokojnie wszystko było i się szybko robiło dobrze. Więc tak, wam tu troszeczkę przyspieszę pracę. Aha, i tak zwolni, no trudno. Aha, oni rozmontują cały budynek. No tak, bo to w końcu się spaliło. Wyburzenie tych budynków zajmie trochę czasu, możesz przyspieszyć główcarstwo za pomocą przycisku pod zegarem. Aha, no tak, no wiadomo. O, i tutaj teraz cała grupka przyjdzie i będzie pomagała. I teraz po prostu poleci szybciorem. Ja uwielbiam mieć dużo pracowników. W późniejszym etapie nie jest to aż tak wymagane, ale na początku jest to naprawdę fajne. Proszę, jedna strefa już została porobiona. Widzę też, że nie naprawiają tego, tylko od razu przerabiają to na śmieci, bo kiedyś było tak, przynajmniej kiedyś, nie wiem jak jest teraz, że jeśli coś się zniszczyło, mogłem to naprawić i potem schować to tak jakby do magazynu. W tej chwili widzę, że działa to inaczej. 9100, wszystko zostało podprzątane bardzo ładnie. Połączenie przychodzące. Dobra robota. Wiadomo. Sprawdźmy, jakie są szkody. O, i będzie ten Don Palermo, tak? Opatrzyli go już. Nice. I ktoś chyba do niego idzie. Mm-hmm.
chyba usiłuje coś powiedzieć. Tam było Palermo też? Non Palermo. No przyznać się... kto mnie tak urządził? Dobrze, nie będę używał wulgaryzmu, bo nie jest mi to potrzebne. Nikko Tamoretti. Dobra, więc ten nie jest. Nikt, tatku, to był wypadek. Tatku. Nie wiem. Może to jest jedna wielka rodzina, wszyscy, nie wiem. Może wszyscy w mafii są jedną wielką rodziną. Kto wie? Zamknąć się i słuchać uważnie, jeden i drugi. Gdybym wiedział, który z was to zrobił, byłbym ukręcił. Ale mój czas dobiegł końca, zginę w tym łóżku. A ktoś musi zająć się interesem rodziny. Nazwisko Palermo to jedyne, co nam zostało, więc postąpcie honorowo. Kapisz. Jak widać. Sonny Palermo. Tak, czyli on jest z Palermo, to możliwe, że to jest rodzina. Wiemy, co robić, tatku. No ten rozumiem, czemu jeszcze mówi do niego tatku, ale ten drugi to totalnie nie wiem czemu. Nazywa się Tamoretti chyba, tak? Troszkę tak jak włoska mafia to brzmi. Nie wiem czemu, może ja mam tylko takie wrażenie, że to mi pasuje na takie włoskie. Ale ty jest w ogóle syf w tym całym więzieniu. Uważaj na siebie. To nie koniec, Niko. Siup, poszło. Jeśli nie wyżywimy więźniów, wkrótce zrównają to miejsce z ziemią. Musimy zabezpieczyć więzienie, zanim wybuchną zamieszki. To ekran rozmieszczenia. Z jego poziomu możesz sterować rozmieszczeniem wszystkich strażników. Rozmieść strażników tak, aby pokryć wszystkie bloki i cele więzienne. Przydziel 10 strażników do stanowisk na terenie całego więzienia. To pokaże więźniom, do czego jesteśmy zdolni. Należy także ustanowić patrol w wewnętrznym dzielnicy, gdzie będziemy budować nowe pomieszczenia. Okej, w razie niepewności możesz w dowolnym momencie podświetlić cel, aby wyświetlić dodatkowe instrukcje. Tak, domyślam się. Rozmieszczenie i mam zrobić tylko patrole po prostu na dziedzińcu. No dobra, to zrobimy sobie coś takiego. Raz, dwa, trzy. Postawimy sobie tu kogoś, niech sobie łazi. Tu postawimy sobie kogoś, niech łazi. I tu postawimy sobie kogoś, niech łazi. Okej, więc to już mamy ustawione. Teraz tak, strażnicy. Zróbmy sobie ze trzech. Cele tymczasowe też w sumie, niech ktoś tu będzie. O, coś się dzieje. Mamy jeszcze sporo do roboty, musimy skupić się na budowie kuchni i stołówki. W pierwszej kolejności należy odbudować kuchnię. Musisz wstawić szereg urządzeń i zatrudnić kucharzy. Potem zbuduj nową stołówkę. Gdy wykonasz wszystkie te czynności, kucharze automatycznie zaczną gotować posiłki dla całego więzienia. Jeśli w dowolnym momencie nie będziesz wiedzieć, co należy robić, tak, możesz podświetlić wskazówki. Rozumiem. Czemu tu w ogóle się świeci na czerwono? Czemu te cele świecą się na czerwono? Aha, że nie ma jedzenia. Dobra, rozumiem. Więc musimy wybudować troszeczkę sobie budynków. Może zróbmy tak. Skoro tu jest droga... Właściwie na drodze też możemy budować. Kto by się patrzył, czy tu jest droga. Zróbmy taką... taką kuchnię. I do tego zróbmy sobie taką... gdzieś stołówkę. Niech będzie. Niech oni to robią. Teraz tak, jeszcze potrzebujemy obiektami wejścia. Więc duże drzwi więzienne mogą być tu, może zróbmy jakieś od dołu, zróbmy jakieś tu i może tu, cokolwiek, plus zwykłe drzwi, gdzieś drzwi dla personelu, o, drzwi dla personelu, zrobimy raz, dwa i tu zrobimy jakieś drzwi dla personelu, raz, dwa. Niech będzie sobie w ten sposób. Co więcej, personel, kucharzy możemy sobie tu zatrudnić. 10 na przykład. Oni to będą powolutku robili. Co ja tu w ogóle jeszcze mam? Fundamenty, pokoje, obiekty, personel, tryb rozmieszczenia, logistics. A to jest logistyka quick build. Czyżbym... O, mogę klonować basic... Oj, to od razu jest ze... Wow! To od razu jest ze sprzętem! A, to tu mogłem od razu zrobić takie dwa. No trudno. Shirt, co? Utility room, wszystko jest już porobione. O, common room jakiś. Dobra, w sumie to machnę wam coś takiego. A niech sobie tu stoi w sumie. Czemu nie? O, classroom jeszcze jest. Mogę wam klasę zrobić. Zrobię wam jeszcze obok klasę. W sumie to klasa mogłaby tak być w troszkę lepszym miejscu, bym powiedział. Może... tu? Jest przejście? Jest. Czemu nie? Zróbmy sobie coś takiego. Niech to montują wszystko. Czemu nie? Dobra, oni to wszystko będą sobie teraz montowali. Niech sobie to montują, budują. Ja sobie poczekam w międzyczasie. Dobra, poszło. Poszło? Poszło.
Tylko jeszcze światła trochę nimo. Dobra, o, tu widzę, że troszkę mi zrobili nie tak jak chciałem, więc musimy sobie walnąć jeszcze piękną ścianę. Aha, oni od razu machną tą ścianę, to mi się podoba. Tylko w tym momencie, aha, bo tak, bo teraz nie potrzebujemy tego, tych drzwi. Więc machniemy sobie tą ścianę tak i tak, to mnie cieszy. Teraz to przydałoby się rozmontować, więc dismantle. Pięknie, tutaj jest ładnie, teraz tak, musimy zrobić tryb. Musimy zrobić elektronikę. Gdzie jest jakaś elektronika podpięta? Tu jest jakaś elektronika. Aha, tu jeszcze kable chyba stare w ogóle zostały. W końcu czemu nie? Dobrze, zrobimy to tak. Tu połączymy sobie ten pokój w ten sposób. Tu zrobimy sobie tak i połączymy sobie w ten sposób. Tu nie trzeba łączyć, tu nie trzeba łączyć. Tu musimy sobie połączyć. Aha, i tu jeszcze będzie potrzebna energia do zrobienia tych. Dobra, to zróbmy to tak, tak, tak. Wszystko tu naokoło. I jeszcze będzie nam potrzebna woda. Woda jest tu doprowadzona. Bardzo mnie to cieszy, bo w tym momencie będę mógł zrobić to tylko tak. I będzie gicio. Tu jest porobione, tu jest świetlica, tu jest klasa, bardzo fajnie. Tu jest jedno wejście, tu jest drugie wejście. Możemy zrobić jakieś na przykład ścieżki, ale nie za bardzo mi na tym zależy. Teraz tak, stołówka będzie w tym miejscu na pewno. Tu i tu. I kuchnię machniemy sobie w tym miejscu. Bang. Dobra. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę obiektów, więc stoły. Może najpierw ławki. Ławki. Zrobimy sobie ławkę. Co tam? Jakieś dziwne rzeczy mi tam migają. Wiem, że nie muszę tego robić jakoś nie wiadomo jak pięknego. Zrobię sobie jakoś tam swoim schematem to wszystko. Ale czemu nie? W końcu na pewno ja będę się bawił w takie drobiazgowe rzeczy jak ustawianie czegoś ładnie, bo no tak jakoś szczególasz jestem czasami, no co poradzić. Dobra, raz, dwa, trzy i cztery, dobra, wszystko się zgadza. Nie będę na razie robił więcej, bo nie potrzeba właśnie, potrzeba jeszcze lady. Jeszcze potrzebna będzie lada, to zrobimy sobie ladę tu, zrobimy sobie ladę tu i tu, zrobimy sobie ladę jeszcze tutaj. Tu jeszcze można jakieś lady wstawić w ten sposób, dobra. Kosz na śmieci, kosze na śmieci, tam akurat jest drobnostka, więc możemy sobie zrobić to jakbyśmy chcieli. Machniemy sobie tak, machniemy sobie tak, 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 żeby na pewno było wszystko. Tu możemy zrobić jeszcze kosze na śmieci. Tu właściwie nawet więcej koszów na śmieci. Tu musimy kuchenki wam powstawiać, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I kilka lodówek postawimy wam jeszcze. Mhm. I jeszcze kosze wam wstawimy tu, bo nie jestem pewien, czy potrzeba. I potrzebujemy jeszcze zlewo zmywaków, dobrze pamiętałem. Więc robimy raz, dwa. I powinno być git ogólnie ze wszystkim. Cztery lodówki, zlew kuchenny, zlew do sieci. Ulepsz podłogę w kuchni. No podłogę też mogę machnąć, tylko to się robiło chyba w materiałach. Kafelki. Czemu nie? Zrobimy sobie kafelki. Wow, przyszli z żarciem. Dobra, jest i dyrektor. Nie uwierzysz, czego się właśnie dowiedziałem. Czego się dowiedziałeś? Że jedzenie stąd znoszą? To na pewno nie cukier. Nasi ludzie wyrzucają przeterminowaną żywność w skrzyniach, które likwidują narkotyki i alkohol. Już od dłuższego czasu podejrzewaliśmy, że rodzina Palermo przemyca kontrabandę na teren więzienia, ale nie wiedzieliśmy w jaki sposób. Nieszczęścia chodzą parami. Zaraz się czegoś dowiemy. Don Victor Palermo, szef jednej z największych rodzin mafijnych wschodniego wybrzeża. Palermowie przez długie lata wymykali się z rąk FBI. Anthony Palermo, najstarszy syn Dona i jego spadkobierca zajmował się codzienną operacją. Nico Tamoretti nie był mafiozem, ale dołączył do rodzinnego biznesu, gdy poślubił jedyną córkę Dona, Vitalię. Aha! To w ten sposób mówił do niego tatku. Nie należy zapomnieć o synu Palermo, to drugi syn Dona i najmłodszy członek rodziny, ma temperament pitbulla, ale tylko połowę jego inteligencji. Czyli to jest jego syn, to jest jego syn, to jest jego córka i to jest mąż jego córki. Okej, wszystko jest jasne. Imperium narkotykowe rodziny Palermo rozpościerało się od stanu Maine aż po Florydę. Przynajmniej do czasu, gdy Antoniego przełapano na gorącym uczynku. To w ten sposób to się łączy. Anthony był z tamtą
zastrzelonego przez zazdrosnego męża, no tak. To, co on ich zabił, ten w poprzednim, co go robi, wszystko się łączy. Na nieszczęście rodziny policja znalazła na miejscu zbrodni w torbie sportowej Antonego 12 kg czystej kokainy. Dowód zaprowadził śledczych aż na sam szczyt organizacji. W jedną noc całe Imperium Palermo obróciło się w pył. FBI miało wszystko, czego potrzebowało, aby zapuszkować całą rodzinę. No i zabrali ich. Aha, zabrali wszystkich poza Witalią. Witalia, córka Dona, jest jedynym członkiem rodziny, który nie siedzi w więzieniu. Nie wiemy o niej wiele, prócz tego, że zawsze trzymała się z dala od biznesu rodzinnego. Jednak narkotyki musi dostarczać ktoś z zewnątrz. Pytanie, kto to będzie? Możemy mieć do czynienia z poważnym problemem narkotykiem, ale nie możemy teraz nic zrobić. Musimy przygotować kuchnię i stołówkę. Nasi kucharze zaczną gotować posiłki dla wszystkich, to powinno uspokoić nieco sytuację. To jasne, że pożar wznieciono celowo, nie możemy dopuścić, aby do siebie dożyło. Zainstaluj w nowej kuchni i stołówce system zraszaczy i podłącz je do sieci wodociągowej. Aha, czyli mam ileś? Kilka zraszaczy, aha. Wszyscy więźniowie mają swoje potrzeby, te potrzebują bezpośrednio na zachowanie więźniów. Obecnie wszyscy umierają z głodu i dają o tym głośno znać. Żywność to jedna z największych potrzeb, zignorują, a więzienie popadnie w ruinę. Wystarczy kilka brakujących posiłków, aby w całej placówce wybuchły zamieszki. Możesz monitorować potrzeby więźniów poprzez raport dotyczący potrzeb, który można otworzyć klikając ikonę raporty w prawym dolnym rogu. Raport ten przedstawia potrzeby wszystkich więźniów. Kolor czerwony znaczy, że wielu więźniów jest w krzyku, ponieważ dana potrzeba jest niezaspokojona. Czyli rekreacja i jedzenie, okej. Zgodnie z oczekiwaniami wskaźnik żywności jest czerwony dla praktycznie wszystkich. Prócz tego więźniowie strasznie się nudzą, wskaźnik rekreacji, a placówka jest w opłakanym stanie, co odzwierciedlają wskaźniki środowisko i odzież. Nie jest to dla ciebie, architekta więziennego, zależy, jakimi potrzebami zająć się w pierwszej kolejności. Możesz wstawić do celi telewizor, aby zapewnić więźniom rozrywkę, zatrudnić woźnych, aby posprzątali placówkę. O, to by było dobre. Możesz również całkowicie zignorować potrzeby więźniów i aż mieć ich za pomocą siły. Decyzja należy do ciebie. Dobra, to jeśli mogę, to chętnie bym sobie personelu ogarnął, tak z 25 ogrodników i z 30 sprzątaczy, bo oni sobie nie dają rady. Dobra. Teraz tak, jeśli potrzeby, tak, rekreacja jakaś, to macie rekreację. A w ogóle ten telewizor jest podłączony? A, podłączony jest, no to nie ma problemu. Nie wiem, co mogę wam... Tu macie spacerniak, tak? Mogę wam zrobić na spacerniaku taką fajną rzecz, jak dać wam trawę na spacerniaku. O, myk. Dodatkowo mogę wam tu wstawić jakieś obiekty typu, nie wiem... Do pakowania coś. Mogę wam tu wstawić, nie wiem. Nie wiem, co to w ogóle jest. Mogę wam wstawić radio. Mogę wam wstawić, nie wiem, co jeszcze. Drzewo w sumie też wam mogę tu wstawić. Dwa drzewa, czemu nie? Nie wiem, co jeszcze można wam ciekawego wstawić. Piły wam na pewno nie wstawię, na automat z napojami, nie wiem, czy to jest coś dla was. Kuchenka, drzwi, krzesło. Łóżko, lada, prysznic, regał. Chyba nic z tego was już nie jara. No ale przyniosą trawę, zaraz zrobią, więc będzie zieloniutko dla was, będzie przyjemnie. Tu macie dostęp, tam macie dostęp. Aha, jeszcze przydałoby się w ogóle rozmieszczenie zrobić, czyli te patrole. Żeby ktoś zawsze przy drzwiach siedział, ja lubię to w ten sposób ogarniać. Myk, myk. I tutaj. Dobra, aha, tu już jest w ogóle niepotrzebnie. To sobie to usuniemy. I to też jest niepotrzebnie. Tu po prostu może sobie chodzić dwóch strażników zawsze, okej. No i na spacerniaku kogoś by się przydało jeszcze umieścić. Dobra, co więcej, zraszacze, tak? Dobrze, to zrobimy zraszacze. Zrobimy zraszacze, nie wiem, w jednej prostej linii, bo nie będzie to zbytnio potrzebne. Tu zrobimy w jednej, tu zrobimy w jednej linii. Teraz zajmiemy się trybem, który musi nam dostarczyć wodę w te miejsca, czyli tu. I tu totalnie nie pamiętam gdzie, tutaj w to miejsce, na tym kablu. O, już nawet mi pokazuje gdzie, dobra. Myk i myk. I będzie z głowy. Zapewni więźniom żywność opcjonalnie. No to tutaj kucharze już muszą gotować. Ale w ogóle widzę, że jeden kucharz sobie tu siedzi właściwie. Nie wiem czemu.
Zrobimy więcej kucharzy. Zrobimy 30, żeby było, żeby nie było głodu. Szczerze to nie wiem, gdzie chodzą kucharze, no ale... Co tam? Dostawa, tam siedzą sprzątacze, tu też. A, już kucharze przyszli. No dobra, niech będzie. Wszystko powinno działać w sumie. Co tam? A, już dzwoni, dobra. Wykazałeś się wspaniałym oddaniem, dążąc do zaspokojenia potrzeb swoich więźniów. Jak widać, teraz główną bolączką więźniów jest brak czystej odzieży. Jeśli chcesz zaspokoić również tę potrzebę, musisz odblokować i uruchomić pralnię, żeby stopniowo zapewnić wszystkim więźniom czystą odzież. Zbuduj pralnię i zatrudnij więcej woźnych, aby zapewnić więźniom czystą odzież. Nice. Opcjonalnie. Aha. Czyli opcjonalnie mogę to zrobić. Aha, bo jeszcze część nie jest podłączona, tak? Dlatego. To sobie poczekamy po prostu chwilkę. Niech przyspieszy to. O, już jest załatwione. Dobra, odbieramy od niego. W łazience doszło do incydentu. Znaleziono tam ciało. W zasadzie dwa ciała. Jeszcze lepiej. Na szczęście zainstalowaliśmy tam kamery. Gdy znajdziesz chwilę wolnego czasu, kliknij zdjęcie w łazience, zobacz, co tam zaszło. Okej, gdzie jest łazienka? Pokoje. Nie pralnia, łazienka. Łazienka czy prysznice? Tu chyba jest. Tu jest, dobra. Pstryk. No, widzę, że tak troszkę mrocznie się zrobiło. Tamten chce załatwić swojego, nie wiem, powiedzmy brata. Sam. Świetnie. Widzę, że te obrazki się pokazują cały czas. Nie śpieszyłeś się. Nie gadaj, nigdy nie kumałem, co moja siostra w tobie widzi. To jej pomysł, kropnąć staruszka. Myślisz, że o to się rozchodzi grubasie? Nie chciałem go skrzywdzić. Kocham go jak własnego ojca. Nie mogę patrzeć, jak nasza rodzina upada przez twoją głupotę. Pożar był skierowany przeciwko tobie. Pomyśl o tym jako o zwrocie długu. Ktoś jeszcze idzie. Widzę, że ma chyba szramę na oczku. Nie udawaj, świętoszko. Obaj wiemy, że jednego dnia chciałeś mnie kropnąć. Zawsze był z ciebie łebski facet, Niko. Patrz, gdzie to cię zaprowadzi. Nie martw się, nic nie poczujesz. O, widzę rzeczywiście. Mówiłem ci, uważaj na siebie. Poszło. Ma jakiś kawałek kabla czy czegoś, kto to wie. Znasz Frankiego, potrafi czynić cuda ze struną od pianina. Będą tak łazić w kółko i na pewno nikt nie słyszał, nie było żadnego policjanta w okolicy, nic się nie stało. Ciekawe w ogóle, skąd miał nóż, to jest też zastanawiające. Na pewno sobie nie wziął z kuchni. Jak z tobą skończy, pomyślą, że to samobójstwo. O! Ciął go! Nieprzytomny od razu. Ten jest cały czas ranny. Jeszcze nóż mu wbił. Dobra, ten jest nieprzytomny i pewnie umrze. Albo ten też umrze, nie jestem pewien. Martwy. Aha, i tak, i dlatego będą dwa ciała. Ci się zabili nawzajem i ten został nieprzytomny. To jest tyle. Czyli jednego Palermo mamy mniej. To w sumie dwóch Palermo już będzie. O, tu jest ten, Niko. Wspaniale, wygląda to, że rodzina Palermo przerzedza się. Aha, czyli dla nich to jest nawet lepiej. Tak, zostawimy was, pozałatwiajcie się, będzie mniejszy problem. Założę się, że rodzina Palermo sprzedawała narkotyki wszystkim więźniom. Strażnicy mówią, że od czasu pożaru zauważyli u wielu więźniów objawy odstawienia. Należy przeszukać każdego więźnia i każdą celę. Założę się, że narkotyki rodziny Palermo są poukrywane na terenie całego więzienia. Tu się robiło przeszukanie. A, to teraz potrzebujemy tylko personelu więcej. Dobra, personel. Rozchodźcie się ze stołówki. Potrzebujemy troszeczkę więcej policjantów, bo oni będą cały czas przeszukiwać coś. Zrobimy sobie 80, żeby to poszło dosyć sprawnie. Idźcie szukać. Poszli tu przeszukiwać. Tu w ogóle poznajdywali jakieś narkotyki w jedzeniu. Co się dzieje?
Dobra, jest i dyrektor. Mogło być gorzej, ale mamy sporo problemów ze uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Musimy pomóc tym ludziom, to jedyny sposób na zapanowanie nad nimi. Uruchom program odwykowy w ambulatorium, nasi lekarze zaczną podać więźniom substytut, który może zapanować nad ich uzależnieniem. Nie ma substytutu, który można podawać alkoholowi, więc sugeruję rozpoczęcie terapii grupowej. W tym celu będzie konieczne zbudowanie nowej świetlicy. Aby uruchomić nowe programy, kliknij opcję raporty w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie programy. W razie niepewności możesz w dowolnym momencie podświetlić cel, aby wyświetlić instrukcję. Tak, tak. Tu i gdzie to było? Prace, intake, plan, programy. Pharma drug addiction. Alcoholic group therapy. Ale się nic nie zrobiło. Wypierz odzież. Uruchom. Kliknij raporty. Należy przeznaczyć przynajmniej 2 godziny czasu pracy. Aha, w zakładce pracę. Nie, w zakładce jakiś plan dnia. Aha, bo oni nie mają w ogóle pracy ustawionej. Praca, to zróbmy sobie tak. I zróbmy sobie tak. Powinno to sobie podziałać jakoś. I w tym momencie będziemy móc odpalić sobie te programy. Behawioralny, tu jest track, a poszło, alcoholic. Okej, poszły obydwa, nice. O, jest już połączenie przychodzące, bardzo dobrze. Poczyniliśmy prawdziwe postępy, myślę, że znów mam placówkę pod kontrolą. Możesz zostać i dalej ją, dalej i usprawnić lub przejść do kolejnej placówki. Gdy chcesz kontynuować, kliknij zdjęcie w ambulatorium. Okej, dobra. To kontynuujmy sobie to. Witalia idzie. Hopkins. Bolton chyba. Tam ktoś w ogóle sobie śpi. Witalia. On się tam chyba cieszy. Witalia! Tak bez emocji. Złotko. Przepraszam, zepsułem. Mówią, że tatko nie przetrwa tygodnia. Wiem, chcę się z nim pożegnać. Wiesz co, moglibyśmy odejść stąd, ty i ja. Zostawić to życie za sobą. Straciliśmy przez nie wszystko. Chciałabym. Ale nie mogę. Jestem członkiem rodziny Palermo, Nico. A teraz tatko umiera, a ty, człowiek z zewnątrz, masz zająć jego miejsce. Wrogowie zmiażdżyliby nas. Nie mogę do tego dopuścić. Muszę pokazać im, że rodzina Palermo wciąż siedzi na tronie. Że co? Jesteś tutaj, by mnie kropnąć po tym wszystkim, co przeszliśmy? Ooo, będzie ciekawie. Nico, Nico, Nico. Straszny z ciebie zacofaniec. Nie złotko, rozwodzę się z tobą. Ooo, divorce papers. Ooo, co jaja sobie robisz? Bez wsparcia rodziny nic tu po mnie. Wiem, złotko, ale to już nie moje zmartwienie. A tu się musiał zdziwić leciutko. Oh my god. Co powiedzieć? Mam nadzieję, że trafisz do lepszego miejsca. Lepszego niż ta rodzina. A tu w ogóle są zraszacze, jakbyś coś podpalił, mimo że tu chyba zbytnio nie ma się co podpalić. Żegnaj, Nico. I to by było również na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, kolejny rozdział Cabos, który będziemy kontynuować w kolejnym. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!